Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać, żeby wstępnie podsumować nasz sztandarowy projekt edukacyjny. Bezpieczna szkoła Krokodylka Tirka w nowej odsłonie to projekt współfinansowany z funduszy unijnych. Krokodylek Tirek nie mógłby tak funkcjonować dynamicznie, gdyby oczywiście nie środki Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakładaliśmy przeprowadzenie 250 lekcji w szkołach dla klas 1, 3 i oddziałów przedszkolnych. Chcieliśmy przeszkolić w ramach tych lekcji 15 tysięcy dzieci. Dotychczas przeprowadziliśmy 191 lekcji, ale z tych 15 tysięcy zakładanych dzieci uczestniczyło w tym projekcie około 20 tysięcy dzieci. To nie tylko były lekcje w formule stacjonarnej i lekcje w formule online w szkołach. Były to również pikniki edukacyjne w czasie wakacji. Odwiedziliśmy w czasie wakacyjnych podróży kilka miejscowości. Był to Kraków, Zakopane, Mielno, gdzie spotkaliśmy się w plenerze z dziećmi i z ich opiekunami. W tych piknikach wzięło udział około 9 tysięcy dzieci i ich opiekunów, więc zasięg jest naprawdę spory. Tutaj dzieciaczki podpowiadają, że uczono je. Może wyjaśnijmy, dlaczego lewą stroną? Proszę bardzo. Auto, które jedzie sprzeciwka nas, widzi. Tak, a my przy okazji widzimy. Wow. Auto i możemy zejść jeszcze bardziej na bok. Super, to myślę, że tu powinien być dodatkowy punkt. Zakończyliśmy quiz dla najmłodszych. Słuchajcie, dostajecie od nas takie prezenty. Plecak, super torba z prezentami.